Dzisiaj porozmawiamy sobie o TikTokerze, który został koszykarzem. Przykładem tego będzie Jared McCain, który w ostatnich dniach, w ostatnim tygodniu, tak naprawdę przedstawił się w szerszej publiczności kibiców NBA. Wygląda ten zawodnik naprawdę fantastycznie, wykorzystując m.in. nieobecność czy to Joela Embida, czy Pola George'a. Wie, że to jest jego szansa, więc że to jest jego czas, aby zabłysnąć i robi to doskonale. Niemniej tym samym broni także honoru klasy. NBA Draft 2024, która w założeniu miała być bardzo słaba, ale im dalej w sezon, tym więcej pozytywnych sygnałów dostajemy właśnie od zawodników z tegorocznej klasy draftu. Delton Connect wywalczył sobie miejsce w pierwszej piątce Los Angeles Lakers. Jared McCain, dzisiejszy bohater podcastu, również wygląda bardzo dobrze. Poza tym Zach Eady czy chociażby Bob Carrington to są zawodnicy, którzy zdobywają minuty, którzy zdobywają rolę w zespole. No Nie wspomniałem chociażby o Jalenie Wellsie, który zdobył także miejsce w pierwszej piątce w przypadku kontuzji Desmona Baina, Memphis Grizzlies. Więc to wszystko powoli zaczyna wyglądać naprawdę obiecująco i nieco lepiej niż wszyscy byśmy się spodziewali w przypadku właśnie tegorocznej klasy draftu. Drodzy widzowie, zanim przejdziemy do bezpośredniej rozmowy o Jaredzie McCainie, zachęcam Was bardzo serdecznie do zostawienia łapki w górę pod tym materiałem, skomentowania go, wyrażania swojej opinii o Jaredzie McCainie i także zasubskrybowania naszego kanału, bo tak jak już wielokrotnie gdzieś w naszych materiałach podkreślaliśmy razem z Kubą, że spora część osób, które śledzą nasz kanał, Oglądają regularnie filmy, nie subskrybują naszego kanału, więc to pokazuje, że mamy jeszcze zapas, jeżeli chodzi o liczbę subskrybentów. Do czego oczywiście bardzo serdecznie Was zapraszamy i zapraszamy Was również na stronę Smoking Felic, gdzie znajdziecie. Nasze koszulki we współpracy właśnie z chłopakami dostępne na ich stronie internetowej www.smokingfreeze.com Link do strony znajdziecie oczywiście w opisie do tego materiału. Zachęcamy Was bardzo serdecznie, to co możemy zagwarantować to są to koszulki na pewno świetnej jakości, z których będziecie zadowoleni i które będą Wam służyły przez długi czas. Idąc już do samego Jareda McCain'a, co możemy o nim powiedzieć? Jest to zawodnik, który nadspodziewanie szybko Przeniósł swoje umiejętności z poziomu koledżu, występował na Uniwersytecie Duke, więc jednym z największych, jak nie największej uczelni, jeżeli mówimy o aspekcie koszykarskim w Stanach Zjednoczonych. I na uczelni Duke zdobywał, już drodzy widzowie Wam przytaczam, 14,3 punktów na spotkanie przy 46% z gry, 41% z załuku, oddając blisko 6 trójek. Do tego dokładał 5 zbiórek, mmm, niespełna, dwie asysty, 1 steal i notował niewiele ponad jeden turnover. Na mecz. I tak wyglądał Jared McCain na Uniwersytecie. Tymczasem, jak wygląda w lidze NBA? 14,8 punkta na spotkanie, 47% z gry, 40% za 3, ponad 5 trójek na spotkanie oddawanych tutaj. Dwie zbiórki, 2,5 asysty, pół stila na spotkanie i niespełna jeden turnover. Więc w trakcie, nie wiem, 12 spotkań NBA już był w stanie przełożyć swoje średnie z Uniwersytetu na poziom NBA, ale drodzy widzowie Jared McCain na uniwersytecie grał średnio ponad 30 minut na spotkanie, gdzie w Philadelphia 76ers jeżeli weźmiemy jego średnie, to dostajemy liczby 12 spotkań i 20 minut średnio Jareda McCain'a na parkiecie to ostatnie jego spotkania sprawiły, że zrobiło się o nim głośniej, w momencie gdy dostał większe szanse od Nika Nersa trochę z przymusu, bo tak jak mówię, Paul George nie grał w spotkaniach back to back. Joel Embiid dopiero wrócił dwa spotkania temu, więc ktoś musiał rozgrywać te minuty. Jak dobrze wiemy, skład Philadelphia nie jest dość szeroki, więc szybko pojawiła się szansa właśnie przed Jaredem McCainem, aby pokazać światu swoje umiejętności. I weźmy pod uwagę pięć ostatnich jego spotkań, gdzie w każdym z nich rozgrywał ponad 30 minut na spotkanie. Więc od początku przeciwko Lakers 18 punktów na 35% skuteczności. Przeciwko Charlotte Hornets już 27 punktów na 56% z gry. Przeciwko Nowemu Yorkowi 23 punkty przy 44% z gry. Cleveland Cavaliers to było to spotkanie, które myślę, że najbardziej pokazało nam możliwości Jareda McCain'a, ponieważ w tym meczu nie wystąpił ani Paul George, ani Joel Embiid, ani Andrew Drummond, ani Tyrese Maxi, bo o Tyrisie Maxi oczywiście zapomniałem powiedzieć, a on także od dłuższego czasu jest nieobecny i to przede wszystkim jego absencja sprawia, że Jared McCain dostaje większe minuty na parkiecie. Ale to spotkanie z Cavs 34 punkty Jareda McCaina na 46% za 3, 46% z gry, aż 26 oddanych rzutów, 12 z nich trafionych i 10 asyst. 10 asyst Jareda McCaina na poziomie NBA. Gdzie to jest zawodnik, który notował średnio dwie asysty na poziomie uniwersyteckim w momencie, gdy przebywał na parkiecie ponad 30 minut? Swoją dobrą formę Jared McCain potwierdził także w ostatnim spotkaniu przeciwko Orlando Magic, gdy zanotował znowu 29 punktów przy 59% z gry i 50% z załuku, trafiając 5 z 10 oddanych prób, dokładając do tego 4 asysty. Więc teraz, jeżeli weźmiemy tak. Licząc na oko, nie wynotowałem sobie dokładnych średnich, ale z pięciu ostatnich spotkań wyszłoby nam pewnie około 25 punktów na spotkanie. Powiedzmy, pewnie z 4 asysty, około 5 na mecz. Średnia z załuku, no myślę, że tutaj moglibyśmy się spodziewać grubo powyżej 40%. Zdecydowanie nawet powyżej 40%. No i skuteczność z gry na poziomie powiedzmy plus minus 50%. Więc przechodzimy tutaj do kolejnego aspektu istotnego w kwestii rozmowy o Jaredzie McCainie, czyli tego, że jest to strzelec, który grozi Tobie z każdego miejsca na parkiecie. Free level scorer, tak nazywamy zawodników o profilu Jareda McCaina w ofensywie. Wejdzie Tobie pod kosz, zdobędzie punkty spod kosza. Jeżeli trzeba, midrange także nie jest mu obcy, a jak dobrze już pewnie wiecie, słuchając tego materiału, no to Jared McCain także grozi bardzo mocno rzutem z dystansu, co sprawia, że zawodnik mierzący 188 cm 88 kg wagi, jest naprawdę dużym zagrożeniem w lidze NBA. Ale żeby nie były to puste słowa, nie chcę tutaj wstawiać wycinków bezpośrednich akcji Jared'a McCaina, bo YouTube niestety ale blokuje takie, takie materiały, a nie chcielibyśmy tego, ale tylko przytoczę statystyki. Jeżeli chodzi o Restricted Area, czyli to miejsce bezpośrednio pod koszem, to Jared McCain trafił 21 z 39 prób z tego właśnie obszaru, co daje 54%. Później mamy midrange, i tutaj odnosząc się do statystyk ze strony NBA.com, połączyłem jego liczby z non-restricted area, czyli powiedzmy z ale nie z obszaru bezpośrednio pod koszem oraz z midrange'a, bo uważam, że możemy to wszystko włożyć do jednego wora z napisem właśnie midrange. Jeżeli to zrobimy, to dostajemy. Skuteczność na poziomie 53%, 17 na 32% z obszaru, który, tak jak Wam powiedziałem, definiujemy jako midrange, przynajmniej w naszym mniemaniu na potrzeby tego właśnie materiału. No i rzuty trzypunktowe, 25 trafionych trueX z 62 prób, 40%. Czyli jakby nie, pat jakby nie patrzeć, dostajemy skorera, który notuje procenty powyżej średniej z każdego dosłownie obszaru. Na parkiecie, i podkreślmy to raz jeszcze: scorera, który ma tylko 1,88 m. A teraz przejdźmy do kolejnych aspektów, które tak naprawdę sprawiają, że Jared McCain takie liczby osiągać może, a jest ich bardzo dużo. Ale zacznijmy może od aspektów, które pomagają mu w scoringu. I tutaj Jared McCain niesamowicie dobrze dyktuje tempem. Nie jest to zawodnik dynamiczny, tak jak chociażby jego drużynowy kolega Tyrese Maxi, ale jest to. Raczej gracz, który podchodzi do akcji w sposób metodyczny, czyli wykorzystuje swoje niewielkie ciało, ale dosyć dobrze zbudowane. Nie wiem, posturą możemy go porównać do Kyla Laurego, też drużynowego kolegi. Raczej nie jest to atletyczna budowa, ale widać, że postawna, widać, że niczego mu nie brakuje. Albo do mniejszej wersji, mniejszego brata Jabusele, bo to powiedzmy jest ten typ budowy, więc jeżeli nie widzieliście Jarretta McCaina, a zakładam, że jednak go widzieliście, to możecie sobie wyobrazić mniej więcej jakiej budowy jest zawodnikiem. Nie posiadając warunków fizycznych, on musi tworzyć przewagę czymś innym i na pewno tą przewagę tworzy właśnie zmianą tempa gry, gdzieś zamrażaniem defensorów. Hesitation, nie jest mu obce. Lubi także, gdy już wejdzie przed obrońcę, wziąć go na bioderko, czyli zagrania charakterystyczne, patrząc na Jamesa Hardena, Stefana Kerego, czy tutaj nie wiem, jeszcze weźmy Lamelo może wrzućmy do tego samego worka. Widać. O, i Jaylena Bransona. A o Jaylenie Bransonie zaraz porozmawiamy sobie trochę więcej, więc. Jared McCain już tutaj wykazuje się inteligencją, no ale też przez całe życie musiał się przystosować, bo nigdy nie był największym zawodnikiem. Ale wykazuje się inteligencją i potrafi wy wykorzystać swoje atrybuty, swoje predyspozycje fizyczne, które, tak jak mówię, nie są najlepsze, ale Jared McCain zdecydowanie potrafi się nimi dobrze posługiwać. Ale jeżeli chodzi o scoring i jego inteligencję, jest to zawodnik, który. Bardzo dobrze rozumie grę. Jest to zawodnik o wysokim koszykarskim basketball IQ. Wie, gdzie się poruszać. I tutaj jako przykład, może podam kilka sytuacji. Chociażby kontra w spotkaniu, właśnie z Orlando Magic, gdy Wychodził do, z szybkim atakiem, bronił go Franz Wagner Oddał piłkę do narożnika, bodajże do pola Georgia I to też oddał ją w sposób inteligentny Taką parabolą lotu piłki, że KCP nie był w stanie jej dosięgnąć I zaraz później Rozrobił relokację i z 45 stopni Po otrzymaniu podania od pola Georgia Skończył akcję skuteczną trójką Jeszcze chyba to spotkanie z Cleveland Cavaliers Nie trafił rzutu z obręczy, nie, nie rozpamiętywał tego Nie stał pod obręczą, tylko szybko pobiegł do rogu, do o piłkę znowu nie wiem, czy od Diabusele, czy od kogokolwiek innego, i spokojnie ją trafił. Więc zachowajmy proporcje, wstrzymajmy się, ale jeżeli chodzi o jego trójki, o jego poruszanie się, tak naprawdę, bądźmy dokładniejsi, o poruszanie się po linii rzutów trzypunktowych, to mamy tutaj podobieństwo do Stefana Kerego Widać, że Jared McCain najprawdopodobniej patrzył, uczył się uważnie od najlepszego strzelca NBA, bo. Spójrzmy, Steph Curry generuje highlighty trafiając niesamowite trójki po pull -upie. ale jeżeli oglądamy Golden State Warriors, to szybko zauważymy, że bardzo wiele trójek, większość nawet trójek Stefana Carego, to nie są to heroiczne rzuty oddawane z dystansu, ale właśnie wypracowane pozycje, poruszaniem się po zasłonach, rozumieniem gry, czytaniem obrony rywala i wychodzeniem na czyste pozycje, oddawaniem rzutów typu catch and shoot. Które znowu Jared McCain trafia na bardzo dobrej skuteczności, bo jest to procent na poziomie 50 dokładnie procent. Tutaj się powtórzę. Oddając tych rzutów catch and shoot naprawdę naprawdę sporo, bo tutaj mamy statystykę, która mówi, że Jared McCain zdobywa 5 punktów na spotkanie, oddając rzuty właśnie typu catch and shoot. A mówiąc jeszcze o jego scoringu, tutaj skupiliśmy się bardziej na shootingu, w którym możemy go porównać do Stefana Kerega, Oczywiście zachowując proporcje, tak samo jeżeli mówimy o scoringu, możemy go porównać do Jaylena Bransona, i nie będzie to porównanie wyimaginowane bez żadnych podstaw. Bo sam Jared McCain w podcaście z Polem George'em powiedział, że to właśnie Jalen Branson jest dla niego inspiracją, jest zawodnikiem, którego obserwuje i którego stara się naśladować. I te podobieństwa widzimy gołym okiem, chociażby w drive'ach. W tym momencie Jared McCain wykonuje 7,5 drive'a na spotkanie, czyli ataku obręczy, z czego dostajemy blisko 6 punktów, a drive y swoje kończy na skuteczności 50%. I to, co właśnie mówiłem. Że Jared McCain lubi wziąć rywala na bioderko, jest to zachowanie 1 do 1 wzięte od Jaylena Bransona. Zresztą same gabaryty Jalena Bransona i Jareda McCaina są identyczne. Obaj zawodnicy mają 188 cm wzrostu i obaj około 88-90 kg wagi. Więc jest to dosyć oczywiste, że Jared McCain może się wzorować na Jalenie Bransonie, patrząc na to, jaki sukces Jalen Branson. Osiągnął w lidze NBA, że jest teraz główną postacią drużyny e, Knicks, która chce walczyć o mistrzostwo NBA. Okej, okay, w tym momencie nie są w najwyższej formie, ale wszyscy wiemy, jakie cele Nowy Jork stawia przed sobą, więc ta zmiana tempa gry behind the back, between the legs to są zagrania rodem z Jalena Bransona. I Jalen Branson poza Shane'em Jujusem Aleksandrem jest pewnie drugim point guardem, jeżeli mielibyśmy ich ustawiać pod względem pracy nóg, pod względem właśnie hesitation, zamrażania obrońców, czytania także ruchu ciała defensorów yy, i manewrowania defensorami poprzez, yy, czy to ballfake'i, czyli zagrania, które niscy zawodnicy muszą mieć opanowane naprawdę na wysokim poziomie, aby tworzyć sobie te przewagi. I oczywiście, ja nie ustawiłbym teraz Jared'a McKayna za Shion, Julius'em Aleksandrem i Jalen'em Branson'em, ale bardzo uważnie bym patrzył na Jareda McCain'a właśnie pod tym względem, czyli pod względem pracy nóg, pod względem zdobywania przestrzeni i pod względem takiej boiskowej inteligencji, bo uważam, że McCain bardzo szybko może się przystosować do poziomu NBA i z każdym spotkaniem on będzie sobie radził w tych warunkach coraz lepiej, coraz lepiej, będzie się czuł coraz swobodniej. I kolejną rzeczą, która rzuca się w oczy oglądając McCain'a, to jest jego decyzyjność, jego szybkość podejmowania decyzji. Znowu się powtórzę, nieważne. Ale wiecie doskonale, o co mi w tym wszystkim chodzi. Jared McCain, gdy tylko dostanie piłkę, wie, co chce z nią zrobić. Jeżeli chce oddać rzut, nie zastanawia się. Automatycznie oddaje trójkę. Jeżeli chce podać piłkę. Robi to dosłownie bez namysłu. Bardzo często oglądając świadectwo SigSerds, zobaczycie, że lubi oddawać piłkę w sposób tak zwanych touch passów, czyli dosłownie nie przytrzymuje jej ani przez sekundę, jest tylko konektorem, który przekazuje piłkę od jednego do drugiego zawodnika, co pozwala nas i napawa nas optymizmem, że bardzo dobrze odnajdzie się. W gronie zdrowych Seven Sixes, już z Maxi, z grającym regularnie Polem George'em i Joelem Embidem, czyli zawodnikami, którzy będą potrzebowali tej piłki więcej niż Jared McCain, a na pewno będą tej piłki dostawali więcej. Ale to jest też kwestia, do której przejdziemy sobie zaraz. Ale decyzyjność to, tak jak mówię, jest, jest rzecz. Na którą oczywiście powinniśmy zwracać uwagę i patrzeć, e, mówiąc właśnie o Ruki 76ers, wybranym z 16 numerem draftu, bo tego nie powiedziałem jeszcze w materiale, a jestem Wam to na pewno winien. Żeby nie było tak dobrze, to jest to zawodnik oczywiście z wysokim koszykarskim IQ po stronie ofensywnej. Jest to zawodnik z ogromną i bardzo szybką decyzyjnością, jeżeli mówimy o pierwszoroczniaku mającym niespełna 21 lat. Ale jest to słaby defensor. To jest defensor, jakiego możemy oczekiwać po zawodniku obwodowym mającym 188 cm wzrostu. No i Ruki. Widać, że gubi krycia, zostaje na zasłonach, zdarza mu się zasnąć, przespać w defensywie i później gonić za zawodnikiem, nie mając już szansy. Też brakuje mu jeszcze takiego czytania gry w defensywie, chociażby to spotkanie z Cleveland Cavaliers, końcówka spotkania. że to Karis Laverte zaatakował obręcz i Jared McCain był odpowiedzialny za stojącego w rogu Donavana Michela. I Lawert został bardzo dobrze ograniczony przez defensywę 76ers i miał tak naprawdę jedyną opcję, będąc już pod koszem, będąc już pod obręczą i będąc także w powietrzu, czyli już nie miał zbyt wielu rozwiązań. Mógł podać do Donowana Michela. Natomiast Jared McCain nie był w stanie tego podania przeciąć, nie był w stanie przeczytać tego wystarczająco wcześnie. No i zaraz później Donowan Mitchell trafił pierwszą z trzech trójek w końcówce spotkania z Seven Sixers i zamknął to spotkanie. Niestety dla McCaina, ale i tak to bardzo dobry mecz z jego strony. Mecz, w którym bez, tak jak mówiłem na samym wstępie, Embida, Pola, Georgia, Maxey'a i Dramonda Sixers byli w stanie nawiązać wyrównany pojedynek z najlepszą drużyną obecnie NBA ale defensywa na pewno nie jest najmocniejszym aspektem Jared'a McKayna i będzie wymagała tutaj dużo pracy, będzie wymagała dużo zrozumienia plus jest taki, że wygląda na całkiem przyzwoitego obrońca 1 na 1 bo jednak tak jak powiedziałem, to jego ciało niewysokie, ale dobrze zbudowane, nisko osadzone, powinno być elementem, który da mu szansę bronić zawodników obwodowych w sytuacjach 1 na 1. No ale te, rozum te rozumienie gry w defensywie i czytanie tej gry pozostawia na pewno bardzo wiele wątpliwości i bardzo dużo znaków zapytania. Ostatnią kwestią, jaką należy poruszyć, jest ogólna sytuacja Sement Sixers i tego, jak oni będą mogli wykorzystać Jarreda McCaina w sytuacji, gdy wszyscy będą już zdrowi więc Nick Ners ma tutaj pozytywny w końcu chyba ból głowy ale jest to dosyć oczywisty wybór bo pierwsza piątka zdrowych zawodników Filadelfii powinna wyglądać Tyrese Maxi, Jared McCain Paul George, Joel Embiid i zostaje nam nieobsadzona pozycja numer 4 i tutaj chcąc być z drużyną silną drużyną waleczną możemy dać Jabusele chcąc być bardziej ekipą dynamiczną i Dostając więcej możliwości ścięć pod kosz, więcej biegania, możemy dać Kelly Ombre. Więc Nick Nurse ma tutaj wiele możliwości. Na ławce są także zawodnicy typu Dramont, ale no to wiadomo, w pierwszej piątce nie będzie Caleb Martin, także zawodnik numer 3, który może obsadzić tą pozycję numer 4. Jeżeli szukamy chyba gracza najbardziej uniwersalnego, który najlepiej wpisze się w rolę tego zadaniowca, który nie potrzebuje dużo piłki, który jest niezłym defensorem. Więc mamy co najmniej trzy opcje, aby obsadzić pozycję numer 4 w tej pierwszej piątce, ale uważam, że Ners wyrządziłby dużą krzywdę, gdyby po tym dobrym striku spotkań McCain wylądował na ławce rezerwowej w momencie, gdy wszyscy zawodnicy Filadelfii będą do jego dyspozycji. Patrząc na to, że wszyscy wiemy, jak wygląda obecny bilans w Filadelfii, nie wygląda on najlepiej. Zamykają konferencję wschodnią z bilansem 2.10. Okej, jest jeszcze Toronto Raptors 2.12, ale no. To nie są rejony, w które drużyna Moreja powinna patrzeć. Są to jednak rozczarowujące, bardzo wyniki rozczarowujące na początku sezonu. A w momencie, gdy wszyscy zawodnicy będą już zdrowi, może mieć to sens. Może mieć to wszystko ręce i nogi, bo Jared McCain, jak już wspomniałem w tym materiale, nie potrzebuje piłki, aby być zawodnikiem efektywnym. Bardzo szybko podejmuje decyzje, bardzo szybko oddaje piłkę tylko w sytuacjach, gdy może to zrobić, ale jednocześnie kiedy odpowiedzialność spada na niego, potrafi wziąć piłkę w ręce i zrobić z nią coś pozytywnego. Czy jeżeli chodzi stricte o shooting, czy jeżeli chodzi o playmaking, więc uważam, że mniejsza rola na tym etapie kariery może nawet wpłynąć pozytywnie na McKayna, że jego liczby mogą wtedy pójść jeszcze na wyższy Poziom. Jeżeli ten sezon nie wypali Filadelfii, uważam, że McCain i Tyris Maxi są młodym trzonem na tyle już zadowalającym i sensownym, że jeżeli będzie trzeba, to Joel Lambit powinien pójść w trajdzie. Paul George, jeżeli się go da z tym nowym kontraktem, także powinien pójść w jakiejś wymianie i można spokojnie budować na Jaredzie McCainie i Tyrese Maxi. A pamiętajmy, drodzy widzowie, że obecna sytuacja w Filadelfii i ich pik także w przyszłorocznym drafcie, który jest naprawdę mocny, zapowiada się mocno, jest chroniony tylko na miejscach 1,6. Jeżeli to będzie pik numer 7, 8, 9, 10. I tak dalej, i tak dalej, to wybór ten pójdzie w ogólnym rozrachunku do Oklahoma City Thunder, którzy będą mogli znowu wzmocnić tylko swoją i tak już szeroką i utalentowaną drużynę. Więc tu jest spora zagwoska przed Filadelfią, co oni chcą zrobić, ale odpowiedź wydaje się dosyć oczywista: że będą chcieli wygrywać, będą chcieli wejść do playoffów, ogarnąć się zdrowotnie i zespołowo i próbować sprawić niespodziankę. Bo w tym momencie uważam, że jakikolwiek sukces Filadelfii w playoffach, patrząc po początku sezonu, będzie jednak rozpatrywany w gatunkach niespodzianki. Dziękuję Wam, drodzy widzowie, za ten podcast. Oczywiście, raz jeszcze na sam koniec, przypominam o łapkach w górę, subskrypcjach i komentarzach. Napiszcie, co sądzicie o tym materiale i jaka, jaka, jakie jest Wasze zdanie na temat Jareda McKayna. Nie może także zabraknąć przypominajki o koszulkach we współpracy ze Smoking Freeze. Strona na www. Smoking Freeze. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Zapras zapraszamy Was tam bardzo serdecznie. A za dzisiaj dziękuję Wam bardzo. I widzimy się już w następnym podcaście. Na razie, cześć.